Przyjeżdża lider i myślę, że zasłużony lider, patrząc na całą rundę, grał ten zespół najrówniej, ma solidny, dobry skład. Teraz zremisował w zarówno spotkaniu mecz z Odrą Opole, dlatego to pokazuje, że z każdym można powalczyć. To jest ostatni mecz w rundzie po naszym poprzednim bardzo intensywnym tygodniu, gdzie zagraliśmy 3 spotkania w 7 dni, przejechaliśmy 2000 km. Teraz była chwila odpoczynku i na całkowitej świeżości podejdziemy do tego spotkania zmobilizowani, żeby powalczyć o punkty na własnym boisku. Jak się uda, to 3 i tak jest nasz cel. Jak wygląda sytuacja kadrowa w drużynie przed sobotnim spotkaniem? Kogo zabraknie w kadrze meczowej i dlaczego? Jeżeli chodzi o sobotnie spotkanie, na pewno w kadrze zabraknie Jakuba Tesława, który jest od dawna kontuzjowany, ale już od początku przygotowań przed przyszłą rundą będzie 100% zdrowy. Zabraknie Rafała Remisza, który lekko przeciążył kolano, które było ostatnio operowane, także tych dwóch osób zabraknie w kadrze meczowej, jeżeli chodzi o stan zdrowia. Czy sobotnie spotkanie dla niektórych zawodników może być pożegnalnym w Stomilu? Wspominało się w ostatnich miesiącach o zainteresowaniu innych klubów Wiktorem Biedrzyckim czy Jurysiem Karoliną. Czy jest ktoś, komu kończy się kontrakt, czy jest ktoś, kogo możemy nie zobaczyć wiosną? Jeżeli chodzi o sprawy transferowe, to wiadomo, że w tej kwestii najlepiej rozmawiać po prostu z prezesem, bo jest najbardziej zorientowany. Na pewno tutaj to nie jest żadna tajemnica, że kończy się wypożyczenie Serafina Szoty i na dzień dzisiejszy decyzja Wisły Kraków, że musi wrócić do swojego macierzystego klubu, a co będzie potem, zobaczymy. Odnośnie jakichś plotek transferowych, na tą chwilę nie ma jakichś konkretnych propozycji, czy ktoś odchodzi, czy nie odchodzi. Natomiast jeżeli chodzi o zawodników, którzy u nas są, po ostatnim meczu przeprowadzimy rozmowy z każdym z zawodników i na temat jego gry, oceny gry i przyszłości, a potem czas pokaże, czy ktoś od nas odejdzie. Na pewno będziemy chcieli ten zespół uzupełnić, wzmocnić i to jest tam naturalna kolej rzeczy, że niektórzy zawodnicy być może od nas odejdą. Jeszcze jedno pytanie odnośnie meczu sobotniego. Czy to, że rywal grał w środę spotkanie, ciężkie spotkanie, zremisowali w 95 minucie, może mieć jakiś wpływ na jutrzejszy mecz, na jutrzejszą konfrontację? Reguły nie ma. Wiadomo, że zmęczenie będzie, bo 3 dni, jeszcze długa podróż tutaj do Olsztyna, natomiast boisko zweryfikuje, tak? Czasami jest tak, że po 3 dniach gra się jeszcze lepszy mecz, a czasami to zmęczenie daje o sobie znać. Nie patrzymy na to, patrzymy tylko i wyłącznie na siebie, postaramy się po prostu miłym akcentem zakończyć tą rundę i potwierdzić naszą lepszą dyspozycję, przede wszystkim punktową z ostatnich spotkań.